Niewątpliwie najbardziej utytułowana ryba w Polsce. Pstrąg ojcowski to wyjątkowy, lokalny i zdrowy przysmak z serca Małopolski. W Ojcowskim Parku Narodowym wyjątkowy i bardzo rzadko spotykany pstrąg potokowy hodowany jest w tradycyjny sposób w zgodzie z naturą. Wędzony naturalnie na drewnie bukowym bez dodatku konserwantów czy sztucznych barwników. Zwyczaj hodowli pstrągów w Ojcowie sięga lat 30. ubiegłego wieku. Pstrągarnia powstała w 1935 roku na gruntach księżnej Ludwiki Czartoryskiej i była jedną z pierwszych tego rodzaju w regionie. W gospodarstwie oprócz pstrągów potokowego i tęczowego w tak zwanym stawie beta hodowano również karpie i karasie. Hodowla intensywnie się rozwijała i działała również w okresie II wojny światowej. Istniało wtedy co najmniej 13 stawów. W 1944 roku na mocy ustawy o reformie rolnej pstrągarnia, jak i pozostałe dobra Czartoryskich, zostały upaństwowione. W 2014 roku nieużywane, przeznaczone do naturalizacji stawy objęła w dzierżawę Magda Węgiel wraz z córką Agnieszką Sendor. Lubiałyśmy zawsze przyjeżdżać do Ojcowa, zwłaszcza jak tutaj się przeprowadziłam, to lubiałam brać dziecko wieczór i była taka cisza, a tu jest taki specyficzny mikroklimat. I po prostu spacerowaliśmy i te stawy były bardzo zaniedbane. I pomyślałam, że tak fajnie byłoby mieć leżak w Ojcowie i po prostu sobie tu przychodzić i leżeć na tym leżaku. I mówię do Agi: Aga, no może byśmy tak wydzierżawiły te stawy. Myśmy zaryzykowały wszystko, co miałyśmy, mieszkanie córki, tam wszystkie moje pieniądze. Mieszkanie 8 lat temu jest. Wrzucone do stawu, po prostu dosłownie do błota. Stałyśmy same z wygranym przetargiem. Nie miałyśmy kompletnie doświadczenia, oprócz tego, że widziałyśmy, jak wygląda pstrąg. Znałyśmy go z połowów, z domu, i to było nasze jedyne doświadczenie. Ale miałyśmy pomysł, który był jak gdyby zgodny z poglądami, z tym, co zawsze myślimy, czyli po prostu z ochroną przyrody, z edukacją. Z czymś, żeby ratować tą przyrodę, bo jak ja to zawsze mówię, że po prostu człowiek bez przyrody nie przeżyje. Przyroda tak, ale nie odwrotnie. Dostałyśmy te stawy, no i co dalej? No trzeba było ubrać wodery, prosić znajomych o pomoc. Same wchodziłyśmy do rzeki, działałyśmy całkowicie intuicyjnie, żeby przygotować te stawy. 3 miesiące nam to zajęło, bo nie było grobli, rosły drzewa, było parę ryb w wiaderku i tak to wyglądało. Powoli, powoli, powoli i za szybko. Jarek, nie tak. Tu masz rybę, później. To zawsze się kilkaset, oj, to są tarlaki. Wypuszczamy je. Panie postawiły na pstrąga potokowego, naturalnego mieszkańca Jury Krakowsko-Częstochowskiej i rzek takich jak Prądnik czy Dunajec. Jego hodowla w stawach zajmuje aż 3 lata. W porównaniu pstrąga tęczowego rok, najwyżej półtora. Dlatego nic dziwnego, że tak mało hodowców decyduje się właśnie na tę odmianę. To zaledwie 2% całej hodowli pstrąga w Polsce. Wchodziłaś już do środka? Nie, zaraz wejdę. Aga, wiesz co, to może zacznij od jedynki, bo tu są tarlaki, to wiesz, one najwięcej tego tlenu zużywają. Wiem, ale sprawdzam, pozobacz, nie są pod. No bardzo dobrze, gorąco. Nie wychodzą, no jest im gorąco po prostu, wiesz. Jak nam. Jak nam, nikt w tym upale nie może jeść. Nasze życie wygląda tak, że jesteśmy podporządkowane naszej ziemi, po prostu naszym stawom. Ale ja uważam, że to nie jest. Ale ja nie mówię negatywnie, ja mówię pozytywnie, więc to wszystko zależy od. Tak jak każdy dnia. Rolnik po prostu. Tak. No i każdy rolnik też żyje. Wiosną sieje, czy zimą jakieś zboże, później ma żniwa, koszenie łąk. U nas jest identycznie, no tylko człowiek mamy się podporządkowuje naturze i to bardzo dobrze widać na przykładzie właśnie naszych stawów, że my jesteśmy tutaj, tylko dozorujemy. Często wchodzę i mierzę poziom tlenu. Jesteś lekka, to się nie zapadasz do muł. Dziewięć dwadzieścia. No to super. No nie jest, no mamy dopiero rano wcześnie. Ja wiem, ale wiesz, no, a przejdź dalej. O, już jest koło 12, idę dalej. Przejdź dalej, tylko może nie środkiem, Aga, bo cię szkoda. No spokojnie.
Wyjątkowość hodowli pstrągów w Ojcowie zawdzięczamy przede wszystkim specjalnemu mikroklimatowi i wodzie. Woda tutaj pochodzi z wielu źródeł, które są na Jurze. Płynie do nas młynówką 2 km. Woda jest czysta, klasa czystości 0,1 i dobrze natleniona, co jest bardzo ważne dla pstrągów. Czyli woda, mikroklimat, to są te podstawowe rzeczy. Ponadto dajemy tylko organiczną karmę opartą na składnikach, które są naturalne, a także zostawiamy, żeby pstrąg dokarmiał się sam. Co jest po prostu taką podstawą. Mamy stawy ziemne. Mamy stawy ziemne, więc one mają bardzo dużo naturalnego pokarmu. Wszystkie komarki, jętki, muchy, które tutaj fruwają. Przez to, że on się dożywia naturalnie, inaczej też buduje tkankę mięśniową. Bo on jest cały czas w ruchu, bo te wszystkie warunki imitują tak jakby naturalny potok, czyli tak jakby było w górach. Czyli on ma tutaj warunki bardzo zbliżone do naturalnych i dlatego też jest wyjątkowy. Pstrągarnia wygląda dziś dokładnie tak samo jak 80 lat temu. Jest tu 8 stawów. W 7 pływają i rosną pstrągi. Jeden przeznaczony jest do rekreacji, bo pstrągarnia ma być również strefą doznań kulinarnych, a także miejscem wypoczynku i edukacji w zakresie historii regionu i jego tradycji. Co ważne, propaguje świadomy i etyczny chów ryb. W gospodarstwie pani Magdaleny i Agnieszki, gdzie dostać można pstrąga w wersji wędzonej i grillowanej, królować ma prostota. Dlatego do mięsa na grillu panie dodają wyłącznie oliwę i świeże zioła. Z kolei do ryby wędzonej na drewnie bukowym tylko sól. Ma być prosto, tradycyjnie, z dobrą, rodzinną i przyjacielską atmosferą. Bo też stworzyliśmy tutaj bardzo naturalny klimat i to zależało nam na takiej symbiozie, integralności z Ojcowskim Parkiem Narodowym, żeby tu nie było nic takiego sztucznego. Poza tym atmosfera, czyli że ma być luźno, zasada wspólnych stołów, trochę jak w schronisku górskim, czyli dosiadamy się, poznajemy ludzi, rozmawiamy, jesteśmy blisko natury, czyli nie wykoszona trawka i po prostu wsadzone sztuczne gatunki, ale wszystkie trawy czy drzewa, które tutaj są po prostu takie naturalne. Czyli my dopasowujemy się do natury. Piękne, ale mają takie płetwy tłuszczowe. O. I są rasowe, bo mają te kropeczki. Widzisz, dokładnie? Ładne. A to jest młody osobnik, bo jeszcze ma błękitne owódki wokół czerwonych kropeczek. Tak. Pstrąg Ojcowski dzisiaj jest niewątpliwie miejscem, gdzie każdy turysta może zaznać niesamowitych doznań kulinarnych. Jest to wszystko w bardzo zrównoważony sposób prowadzone, w takim rytmie slow, jak to się teraz ładnie określa. To taka ekoturystyka, która promuje tu nie tylko tą zrównoważoną hodowlę pstrąga ojcowskiego, ale również i produkty naturalne, regionalne, lokalne, bo na tej bazie to wszystko się opiera. Postawiłyśmy na jakość, będziemy tylko pstrągi, nie przesadzamy z ilością, wiemy ile ma być w wędzarce. To najwyżej po prostu ktoś dostanie później tę rybę albo nie dostanie, ale ma być najwyższej jakości. Nasze gospodarstwo jest nietypowe. Natomiast bardzo, tak jak Ciebie słucham teraz, to sobie uświadomiłam absurd tej sytuacji, że wyławiamy rybę siecią, kasarkiem, a jesteśmy najbardziej innowacyjne w Europie w tym, co robimy. Więc to jest nasz sprzęt przy technologii XXI wieku. Więc jaki jest absurd, że nie mamy nowoczesnej przetwórni, gdzie w zasadzie ryba przechodzi z jednego etapu do drugiego. Wszystko robimy ręcznie. Ale też się trzeba zastanowić, i właśnie to jest dlaczego? ciekawe, tak, właśnie, że to dostrzeżono. Pstrąg ojcowski po 7 latach jest bardzo ceniony w Polsce i na świecie. Uzyskał już certyfikaty Produkt Lokalny Małopolska Fundacji Partnerstwo dla Środowiska oraz znalazł się w pierwszej 12 produktów, które trafiły na listę Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego w Małopolsce. Dodatkowo pani Magda i Agnieszka otrzymały także bardzo prestiżową nagrodę. Pierwsze miejsce w ogólnoeuropejskim konkursie Innovation Award for Women Farmers 2018 dla najbardziej innowacyjnych rolniczek w Europie.